Тата ще плаче, як заплачеш, то другую. Для чего люди умирают? Różnie. Na serce, na raka. Wypadku ze starości. Nie chodzi o to, co to jest śmierć. Śmierć? Serce przestaje pompować krew. Krew nie dociera do mózgu. Wszystko zatrzymuje się. Staje. Koniec. A co zostaje? Zostaje to, co człowiek zrobił, pamięć o nim. Pamięć to chyba ważne. Pamięta, że ktoś dziwnie podskakiwał, albo że był dobry. Pamiętasz jego twarz? Uśmiech? To, że nie miał zęba z przodu. Ty ode mnie chcesz, tak rano. Zdarzyło się. Zdarzyło. Tu piszą nabożeństwo ze spokoju jej duszy. Nic nie mówiłeś o duszy. To jest taka formuła pożegnania. Duszy nie ma. Ciocia uważa, że jest. Są ludzie, którym łatwiej żyć, jeżeli tak myślą. A tobie? Nie. Prawdę mówiąc, nie wiem.
por isso há artistas. Os artistas querem recriar o mundo como se fossem pequenos deuses. E fazem uma série, um constante repensar sobre a história, sobre a vida, sobre as coisas que se vão passando no mundo, que a gente crê que se passaram, mas porque acreditamos, sim, porque afinal acreditamos na memória, porque tudo passou, que nos garante que isso que imaginamos que passou, se passou realmente. Devemos perguntar, este mundo, esta suposição, então, é uma ilusão. A única coisa verdadeira é a memória. Mas a memória é uma invenção. No fundo, a memória quer dizer, no cinema a câmara pode fixar um momento, mas esse momento já passou. O que ele traz é um fantasma desse momento. E já não temos a certeza se esse momento existiu fora da película. Ou a película é uma garantia da existência dele.